damy, no to witamy w mieście, w którym rozgrywały się fragmenty powieści Że minęło z wiatrem. Jest to miasto, które się nazywa Maycamp. 100 może kilometrów na południe, na południowy wschód od Atlanty. Jeśli już tu byłem, to tylko i wyłącznie przyjazdem, a jeśli nawet wstąpiłem, to tylko i wyłącznie po benzynę. Nie miałem raczej ani ochoty, ani jakiejś okazji, żeby tu wstąpić, aby to miasto sfilmować. No przede wszystkim nie miałem kamery jeszcze do tej pory. A zdjęcia dla mnie wtedy jakoś tak nie miały znaczenia. Także dzisiaj robimy to na specjalne życzenie. Także na razie Maycamp. A później, jeśli czas pozwoli, okoliczności, czas na pewno pozwoli, ale okoliczności sprzyjające przyrody, powinniśmy wstąpić do Atlanty. W Atlancie już byłem. W Atlancie byłem i no też jakoś tak, z tego co pamiętam, to jakoś tak nie za bardzo to wyglądało. A na razie Maycamp, no jest tak miasto. No ale te budynki domy są inne niż u nas, przynajmniej te stare. Takie właśnie przypominają mi czasy wojny secesyjnej, takie kolumny białe. Znaczy się wiktoriańskie. Wiktoriańskie. Ale dlaczego tu nie ma latarni na ulicy? Kurde. Za to policja pory stoi co ruch. Za to policja stoi. No rzeczywiście. W razie? Jest. No. O, tutaj jaki domek. Wiktoriański. Z trawnikiem wyschniętej trawy przed wejściem. Styczeń. No. No i znowu to okno się otwiera dziwnie. No, zamknęło się. Co tu jest w tym budynku? Nie widzę. Ja myślę, że to kościół jakowy. No ale nie ma żadnej wieży ani krzyża. To jest Organizer 1891 Rebuild. Tam jest coś napisane. Baptist Church. No, Church. No lepiej daj tutaj do przodu, bo tam jakieś, nie wiadomo co w ogóle tam było, jakieś skarpa, nie skarpa. Skarpa, ale jak są domy nie na skarpie, to środkowa linia pewnie za dnia jest zmieniana. I te, i w miarę tam, powiedzmy rano, no to idzie w drugą stronę, a teraz idzie w tą stronę. No widzisz, skarpa skarpą, ale jak pała do przodu, to domów nie widać. Jak tak na bok, to no tak. A ulica jak ulica. Ja tam wolę domy. I myślę, że nie tylko ja. Georgia Academy for the Blind, czyli jakieś miejsce dla niewidzących. Już zachód słońca, a latarni nie ma. Jako dziwne to trochę, bo o, jest pierwsza latarnia. Bo jednak w Chicago, no i ogólnie tam, gdzie bywałem, no jakoś tak o tej porze to już te latarnie. W Chicago byłeś u Kulmanów na co? Są latarnie, ale na ulicy nie ma. W mieście Chicago. W mieście Chicago. Nie o szerokich przedmieściach. O'Reilly, AutoZone, to no, sklepy z częściami, które też i u nas są. Z częściami do samochodów. Jedziemy ponownie drogą numer 41, tak, tylko na przestał przez miasto. I gdziekolwiek tylko będzie wjazd na autostradę 75, jedziemy dalej na północ. Palmy już chyba nie widać. Jak na razie właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że mam szukać palm.
Na razie nie widać, to znaczy, że nie ma, ale to może już być rzeczywiście za zimno dla nich tutaj. No bo jakby nie było, no jakoś tego do ostatniego pobytu, gdzie rosły, no to już tak minęło tak ze 100 kilometrów na dzień dobry, może i więcej. Ale tu drzewo wielkie. Właśnie było sfilmowane. Czy tak pieni troszeczkę liści. Jakąś komunikację miejską to mają, bo widzę, przystanki autobusowe mają. Ale dziwne, no bo jednak skoro miasto ma autobusową komunikację, no to no latarnia jest, ale jedna tak na, no dosyć skromnie tu pojechali z tym oświetleniem ulic. O, skromnie. 41 na wprost, 19 nord na wprost, ale naprawdę skromnie. Tak? Przestań. Nie mogę, bo mnie to kurza. Co tam jest? Muszę to usunąć. To są usuniesz w domu, teraz nie skup. A to jeszcze 20, może mnie jak 20 godzin w domu. A jak mam okazję, to muszę to wydziubać. Ja już jestem głodna. O, no to... Dobry znak. Wiecie, co zrobicie. Co mam zrobić? Czyli wjechać na autostradę 75, chyba że przy wjeździe na 75 będzie jakiś kompleks handlowy i pójść do knajpy Barrel, coś tam, Cracked Barrel, coś takiego. No nie wiem, czy to jest. Czy w sumie obojętnie. Bo ja coś zjadłam 2 donacy, kupiłam kawę o godzinie 8 pewnie, albo jeszcze wcześniej. Potem zjadłam, no może dwa pomarańcze, czy tam mandarynki. No nie, popatrz, tu jedna lampa, ale numer. I dopiero gdzieś tu, za 200 metrów, może kolejna. O, tu jest no to jakiś bank, no to wow, latarnia. Ale tu nie są miejskie. To nie są miejskie, to są banki. I przy bankach latarnie są, ale to miejskiego... Oni śpią, a nie włóczą się. Że nie śpią, ja nie. Oni są raczej od tego, żeby... No tak, ale jak tu białych ludzi nie ma, teoretyzuje, no to komu oni te narkotyki sprzedają? Jadą. O, BB&T znowu jest. Ej, głębia góra? No, jakie tu pogórkowate tereny. Nie, to nie Publix. Steinmart. No, to też jest Steinmart. To tak jak TJ Maxx. Exxon, no u nas Exxona nie ma. Ciffy lub jest, a w całych Stanach. Ile procent tam oleju? O, oleju. No to jedziemy. 20. To dojedziemy. Już prawie 3000 mil naszej wyprawy. Zostało 20 mil do 3000. Latarnie to tak, latarnie są pozakładane, ale przez firmy, które zarządzają terenem, typu McDonald's, hamburgerownia jakaś, to sobie to tam jaki Jimmy założył latarnie, ale miejskich, o, jasny piernik, to w Chojeńcu było więcej 30 lat temu latarni jak tutaj, bo tam co drugi słup była latarnia w Chojeńcu. A tutaj tak na rogu i tu znowu. I miejskie dopiero tam na horyzoncie, gdzie w kamerze jeszcze pewnie tego nie widać. Ale numer. O, Starbucks jest. Jakiś sklep pewnie. Kruger. O, to już byli kiedyś w Krugerze. Kruger czy Kruger? Kruger. Byliśmy kiedyś w... Ale gdzie? W Indianie chyba. Ja no... Czemu już nawet nie pamiętam. Wiem, że byłem. A to sklep jak sklep. No jak?
Mentona. Spożywczy. Ciemno. No i latarnie tylko i wyłącznie, a taka szkoła, to może szpital albo co, a przy ulicy zero. No ciemno. To Monroe Science Center. Budynek po lewej był. Znowuż jakiś college. O, jest latarnia. Miejska latarnia. Wow. Dzieci. Dobrze, jadę, jadę. Jadę, jadę. A gdzie to downtown? Może to miasto jest tak rozbudowane, że tak sobie przez to downtown przyjedziemy i dopiero chęchę stąd. Tutaj zero latarni. Tu w ogóle nie ma nic oprócz lasu. No. Ciupagowi w takim miejscu spokojnie, chociażby tam gdzie mieszkałem przez 2 lata na Foster, no to przecież z drugiej strony ulicy był park, kilkaset hektarów ziemi, no w parku nie, ale przy jezdni, przy parku były latarnie. Ale to Ciupagowi, a nie Macon, stan Georgia. No i w zasadzie latarnie są, ale tylko tam, gdzie jakaś firma. A to szkoła, a to kościół, a to elektrownia. Wychodzą pewnie władze miasta ze słusznego... ze słusznego wniosku... doszli do słusznego wniosku, iż firmy, które stoją, mają jakieś obiekty przy tej ulicy, no to sami sobie oświecą, no bo po co mają korzystać z miejskiego światła? No i tutaj nie ma. Także no coś tam pewnie będzie widać w tej kamerce, ale jak tak dalej będzie nawet później w tym, jak my tam, w Atlancie, no to nawet nie ma co tam jeżdżać do Atlanty, no bo no co to filmować. To od latarni do latarni kilkaset metrów. I ciemno pomiędzy. No są te światełka blaskowe na środku jezdni, ale. Jest latarnia. Kolejna znowu gdzieś tam. Ale teraz przynajmniej będę miał w pamięci. Nie wjeżdżaj do Macon po nocy, bo nie ma latarni. To, no, w sumie nie wiem, po co miałbym. Okej, po benzynę. A tak? Nie, benzyna to przy autostradzie. Śmierdzi coś do benzyny. Gorzej będzie jak ta czterdzieści. Chyba jakiś stary samochód przed nami. Też by świateł z tyłu. Tylko moje światła się odbijają. Taki wymalowany na błyszcząco. To może z niego tak śmierdzi. Tak. On na pewno nie ma... To jest samochód z lat 50., 60., więc tam na pewno nie ma czegoś, co się nazywa katalizator spalin, dlatego tak śmierdzi. Dobra, okay. Kolejne duże miasto. 1 stycznia 2010, godzina 7.22 czasu wschodniego. Duże miasto, największe miasto stanu Georgia, Atlanta. W tym mieście 14 lat temu odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Któreś tam 20. któreś olimpiady. Na tej Igrzyska Juszia Tomski nie pojechał. Pojechał jako handlarz pod koszulkami. Pamiętam jego wspomnienia, bo gdzieś tutaj w drodze do za Zniczem, jadąc za Zniczem, handlując tymi pod koszulkami, dostał wpysk od jakiegoś tam kolesia, który się włamał do ich do baraku czy do budki. Ale jeszcze na tej olimpiadzie startował Rafał Szukało. Tu chyba był ten Great Barrel, wiesz? A to jeszcze też będzie dużo ludzi, wiesz, jeszcze dalej. No, pojedziemy jeszcze za Atlantę. A Atlanta, byłem tutaj w 98, 9 prawdopodobnie. Nie spodobała mi się. Dużo murzynów i w ogóle jakoś takie
nie było czego zobaczyć oprócz downtown, to takie jakieś takie, z tego co pamiętam, jakieś tak było bardzo kiepsko. Jedynym takim sztykiem interesującym byłby wtedy dla mnie, może i dzisiaj, Muzeum Coca-Coli, bo to jest miejsce narodzenia tego napoju, ale jakoś z tego co też tak jakoś pamiętam, nie pamiętam, były upiorne kolejki do tego muzeum, więc żeśmy z uciech tego muzeum nie skorzystali. Miasto dosyć rozległe. Jechaliśmy na Florydę przez Atlantę, ale wtedy padało, więc macie teraz kolejną okazję zobaczyć Atlantę za szyby samochodu bez opadu, bez deszczu, za wycieraczem, za szyby. Z tego co wtedy zapamiętam i teraz jakoś tak liczyłem, bardzo szeroka autostrada. W tej chwili cztery pasma, nie, rewelacji nie czynią. Zobaczymy dalej. Z tego co pamiętam sprzed kilku dni, 7-8 pasów w niektórych miejscach. No ale w Chicago w jednym miejscu u zejścia autostrady 994 przy Montrose, no to przecież na lotnisko Her 3 pasy, na Edens 3 pasy, zjazdowe na Montrose 1 to jest 7, zjazdowe na Wilson 1 jest 8. To tam jest 8 w kierunku do miasta, 3 z O'Hare, 3 z Edens, to jest 6, wjazdowy Windows z Wilson 7, nawet tam Windows, Wilson nie ma, bo nie jest zjazd z Wilson, jest, ale czy 8 to się zmieści, być może, ale tam jest wjazd z tego z Montrose, ale on jest od razu jednocześnie zjazdem na Irving Park. No to okej, będzie. No to po 8 pasów, ale to jest najszersze miejsce, jakie jest w ogóle na terenie miasta Chicago. No i to jest wyjątkowe. Bo to jest tylko i wyłącznie, żeby rozgałęzić ruch, który idzie na O'Hare i na Edens. Przy okazji rozrzucić samochody jadące na Wilson i na Montrose. A dalej już, jak już za tym zejściem, pójściem, no to już Edens ma 3 pasy, na O'Hare też idą 3 pasy. I dopiero przy tym, jak się jedzie dalej na Schaumburg, no to tam się trochę rozszerza przy bramkach do płacenia. Nawet za bramkami są 4 pasy, ale to niedaleko i już gdzieś koło Elmhurst Road, nawet wcześniej przy stacji benzynowej, przy Rest Area, tam są 3. Jak tutaj będzie, zaraz zobaczymy. Nie ma się tym podniecać, no przecież tu była olimpiada, no wpakowali zapewne grube miliardy dolarów w rozbudowę sieci autostrad, pewnie jakieś tam, nie, pociągi, tramwaje, nie mam pojęcia co oni tu mają. Ale już jako 14, jako że 14 lat minęło, mając na względzie to, iż tutaj mieszkają w przeważającej części Murzyni, większość pewnie rzeczy już została przez nich zniszczona, oni to lubią, oni to umieją. Było to już widać przez wiele dziesiątek lat w mieście Chicago, kiedy miasto Chicago wybudowało im kilka olbrzymich osiedli, tak zwanych projektów, wieżowce, bo no, pewnie po 20 pięter było. Tych wieżowców nie zostało nic, bo lepiej, żeby nie zostawało. Miasto się wstydzi do dzisiaj, że w ogóle te wieżowce wybudowało. Degrengolada. Tym ludziom w ogóle... Nie wiem, co powinno się zrobić. Najlepiej ich wysłać z powrotem. Biali nie są święci, ale ci są jeszcze gorsi. Latynosi też są paskudni, ale nie na tyle jak ci. Wzajemne mile się zaczyna. Hajuk, Pensywejku, tak zwane Carpool Lane. To co już w Seattle istniało paręnaście lat temu, nie wiem jak tutaj od kiedy, ale minimum 2 osoby, o tym też opowiadałem w tamtą stronę. Na razie ciemno, nie wiem gdzie jesteśmy, wiem, że to już są okolice, może na teren administracyjny Atlanty. O wiele więcej bym mógł opowiadać na terenie miasta Chicago, bo tam się jeździ na co dzień, to się wie. Że nawet teraz
No już jakoś nie chce mi się, nie chce nam się wjeżdżać na teren miasta. Będzie jakaś okazja za rok, za dwa, za trzy może. Jak chcecie zobaczyć Atlantę, przylećcie, lot lata, jak nie lotu United, jak nie United, to American Airlines, jak nie to, to Lufthansa, KLM, ktokolwiek, no, miasto Coca-Coli. Ale naprawdę, jak już macie tu lecieć, to już lećcie lepiej do Miami, albo w ogóle gdziekolwiek, do Ameryki Południowej, do Środkowej. Przynajmniej taniej, a bilety nie trzeba się zdręgolić z tym pieprzonymi urzędasami z Immigration. Bilety w tej samej cenie, a przynajmniej Ameryka Południowa, Środkowa, kilkanaście razy tańsze. Czasami kilkadziesiąt razy tańsze. Ja wiem, że hotelu za dolara nie możecie oczekiwać klimatyzacji i codziennie zmienianej cudownej pościeli, ale hotele za dolara są w Ameryce Południowej, są. Ja wiem, że tam robactwo, jaszczurki, węże, wiem, ale są. A tutaj hotele za dolara, nie słyszałem. Hostel pewnie, no nie mam pojęcia, ile może hostel kosztował. Ja też nie sądzę, że to było. To jest fajny księżyc, pewnie. Trzeba było stać. No, stać jak stać, widać go widzieć będzie. O, leci samolot na dobrą stronę, jest pewnie lotnisko tutaj. Atlanta prowadzi, wyprzedzasz od wielu lat ilość odprawionych, przerabianych maszynowo podróżnych. Jest to w tej chwili najbardziej ruchliwe, no właśnie, albo w świecie, a na pewno w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I tylko dlatego, że Atlanta jest jedna. Jakbyśmy wzięli do kupy lotnisko LaGuardia, JFK i Newark w Nowym Jorku, te trzy lotniska biją na wszystko. Lotnisko O'Hare i do tego jeszcze lotnisko Midway pewnie dawno by przegoniło Atlantę, ale Atlanta jest jedna. Dlatego, no i prawdopodobnie to, że tutaj ma siedzibę Delta, Pana myślisz nie dalej, to też pewnie i tutaj, no pewnie jest hubem dla United, być może American Airlines i tak dalej, dlatego tyle tutaj ludzi jest przerabianych dziennie i rocznie. 60, bo jeśli się nie mylę, 60 milionów ludzi rocznie, może nawet z nakładem, ale to nie są loty też docelowe, czy wylot, czy ogólnie. Bardzo dużo, tak samo jak i O'Hare Transit. To jest maszynka do nabijania pieniędzy, między innymi. Za każdego pasażera startującego i odlatującego płaci się nie oni, tylko my, jako pasażerowie płacimy przecież ekstra pieniądze. Każdy start i lądowanie to 2-3 dolary, jak nie więcej. Dlatego też, no nie wiem dlaczego kruca bomba, bilety do Polski kosztują 300-350 dolarów, plus drugie tyle, czasami 400 dolarów w podatkach. Tego nie rozumiem. Co w tych cholernych podatkach tyle jest? No to nie tylko do Polski, to praktycznie wszędzie. No mogą zrobić bilety za dolara do Europy, nie ma sprawy i być może kiedyś będą, ale te podatki, no cholera jasna. No rozumiem te podatki, ochrona, które idą na zabezpieczenie, żeby wykrywali bomby i tak dalej w związku z 11 września 2001. No ale no, na co to jeszcze więcej idzie? Opłaty lotniskowe. No okej, okay, no dobra, no ale 400 dolarów! No stówka, no dobra, 100 dolarów, no ale 400, 350, 370. Ilekroć przecież bilet tańszy można kupić, ale ten pieprzony podatek jest taki okrutny. Dlatego też, no, myśleliśmy o tym, zamiast teraz na Florydę lecieć do Indii, no przecież to są identyczne ceny jak do Polski, do Berlina, Pragi, Europa, identyczne ceny. Ile tu teraz jest? 2, 4, 5, no nie ma rewelacji, 5 linii, no jest dużo, ale znowuż, wow, nie stanowi to jakiegoś ochłacha. Jestem ciekaw, czy gdzieś można zobaczyć, prawdopodobnie można w internecie zobaczyć, gdzie te pieprzone podatki idą w tak okrutnej ilości.
przecież z każdego pasażera jest trzepane do Polski 400, jak nie 400, to może nawet 425 dolarów. Coś mniej więcej chyba 375, 425 dolarów od każdego pojedynczego pasażera. Czy to jest noworodek, czy to babcia, która tam leci na 40 urodziny swojej wnuczki. Jak wrócę, a będę o tym pamiętał, wpiszę sobie w Google: Where those taxes, airline taxes are going? Gdzie te podatki z samolotów, z linii lotniczych idą? Bo po 11 września wprowadzono kilkudolarowe opłaty na wzmocnienie ochrony, na rozbudowę systemu bezpieczeństwa tutaj w Stanach. No ale to już trwa 7 lat. 2001, 9 lat będzie we wrześniu, no to 9, 8 teraz minęło. No to ile można trzepać? Ileż można rozbudowywać ten system? Ileż można go zacieśniać? Chyba, że to spiskowa teoria dziejów, tak miało być, trzepią kasę i wyciskają z nas pieniądze. No bo ludzie niektórzy muszą lecieć, no faktem muszą. No ależ takie okrutne podatki. Owszem, można powiedzieć, no to nie leć, no owszem, no, no oczywiście, no, no nie leć, no pewnie. Czy ja muszę latać? No nie muszę. No ale jak chcesz do Polski, to musisz. Na Florydę nie musisz, do Kalifornii nie musisz. Ale jak chcesz iść do Polski, to musisz. Czy jak chcesz być w Polsce, to musisz. Ale też nawet tu na terenie Stanów też tak bardzo często bywało, że teraz jak szukałem przelotów, czy właśnie Kalifornia, czy gdzieś tam jeszcze, no to bilet powiedzmy 90, boom, tam 100-120 ekstra podatki same. Ponad to co Delta, to ma siedzibę Delta w Atlancie, z tym też, jeśli to jest lotnisko jako hub, no to dlatego, między innymi dlatego mielą tyle pasażerów. Przelatuje taki samolot z tego, z Londynu, Paryża, Frankfurtu i boom, i od razu rozsyłane w ciągu tam godzinki czy dwóch rozsyłane jest po całym Stanach. I nie tylko. No jest i downtown, są wieżowce. Ile to ma? 2, 4, 6, 7 pasów. No jest, no robi to wrażenie. No robi, szeroko jest. No ale... No jest szeroko, jest. I to no tak prawdę jest to centrum miasta. I tak sobie jedziemy, godzina 7.36 w tej chwili, my mamy tak Nord, aha, tu jest, no to dobrze linię trzymam, bardzo dobrze, tu jest wiosny Chattanooga, my jedziemy w tej chwili do Chattanooga, najbliższy plan, rozkład jazdy to jest przelot przez Atlantę, skierować się na Chattanooga, w Chattanooga, tuż przed Chattanooga jest granica pomiędzy Georgią a Tennessee, wjazd do Tennessee, przelot przez Chattanooga, już wjazd na autostradę 24. Autostrada 24 rozpoczyna się i kończy w Chattanooga i prowadzi do stanu Illinois na południe. Nie pamiętam, jak to miasto się nazywa, w końcu razie łączy się z autostradą 57. Nie jest to długa autostrada, no ale też nie długa, ale też nie krótka. Taka akurat im pasowało to zrobić. Są krótkie, chociażby czwórka na Florydzie, ona tam nie wiem, czy ma 200 mil w całości. Albo chociażby ta 40, bodajże 43 ona się nazywa, w Illinois. Zaczyna się z Rockford, nawet nie, być może nawet w Rockford, albo i nawet nie, i do Milwaukee. 60 mil, boom, to wszystko. Downtown po lewej. Ja muszę filować świata, za... Wiesz, niewiele, proszę? Za dużo świata odbija dużo tutaj, światła. Tak, bo tutaj szyby odbijają i... że nie wiem, jak to będzie widać. Ja muszę filować za pilnowaniem linii, więc nie mogę się zajmować filmowaniem. Ale ładnie, zgrabnie, korków nie ma. Przed nami niby gęsto, ale... Ale jedzie. Ale jedzie. Oto jakiś fajny ten widok. W
tej chwili 64 na godzinę, no to w kilometrach około 100, ciutkę ponad 100. No w tej chwili mam 56, no. 50 mil na godzinę to jest 80 km na godzinę. Jakiś garaż, to na pewno jest garaż. Tyle żarówek to może mieć tylko i wyłącznie garaż. No, garaż. To znaczy garaż albo parking? Parking. Tu jakieś te field operation, nie mam pojęcia, może to i glina jaki. Jakieś budynki, czort wie co tu jest. Instytut of Technology. O, Politechnika. Trzy right od, ja muszę zająć trzy prawe, dobra. No to jest Nicz, nie pyta. O, ta? O, no to tu jeśli go widać, to to jest Nicz Olimpijski. Trzy prawe, no to jestem na dobrych. My jedziemy na Chattanooga, jak już mówiłem. Nie, tylko lubię takie samochody jak ten. Po prostu deptam i on bez beknięcia płynie. On płynie. Już nie mówię, że tam jest jakaś wygoda, jak w tych dużych amerykańskich, że to się pływa w siedzeniu. Mówię, to nie, tylko po prostu on nie stęka. Mój sajonik to tam jak mu deknę, to... A to po prostu rupsyki. Już i płynie, a jeszcze tutaj równiutka autostrada, jest tutaj jest naprawdę no. Równiutko. No i taki dobry samochód kupiłam. Po Chicago to jak się jedzie, bum, 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 dziura za dziurą. No, to jest. A tutaj dokładnie, gładziutko, przyjemnie. BB&T, znowu to, pewnie jakaś firma handlująca domami, mieszkaniami. Nie mam pojęcia, bo BB&T w Chicago nie ma. Przynajmniej nie widziałem. Kawalia. Co, co? Kawalia, namioty. O, kawalia. O, może ten namiot to kawalia? No. Może. Taki sam latem był u nas. Oho. Kawalia to cyrk. Z głównym udziałem koni. To znaczy, to może nie taki cyrk, tylko przedstawienie. No cyrk, przedstawienie, no bo nie cyrk, no. Okej, okay, no dobra, to dobra. Nie ma nie akrobacji, będzie. Tylko raczej. Czyli może są coś, to no nie wiem, nie było, miała miścia, nie było. Jak się miał płacić stówkę za wejście, to nic dziwnego. Żeby miał pracę, to pewnie nie tylko na to byśmy poszli. Może w końcu się no, do opery wybierzemy swego czasu, bo... Mówię korci, ale to opera to też tak pewnie... Najtańsze bilety, pewnie stówka, tak w pierwszym rzędzie, to wcale mi się nie dziwi, jakby było po trzy stówki. Ale wtedy czujesz oddech pani śpiewaczki, sopran, alt i jakieś inne barytony, tony. Days in, Waffle House. I znowu za plecami jakoś kolesia jedziemy. Niech tu, a zjadę mu w boku, nikomu tu nie zajadę drogi, więc będzie więcej widać. Jednak Chicago, jak się wjedzie, tak już od Indiany, o i przy Indianie też się, przecież tam jest Maryville, Gary, Hammond, no to tak się też jedzie i nie ma takiej pustki. I granica między Indianą a Illinois, gdzie już jest Chicago, no to taka w zasadzie, no tu jest, tam jest, nie widać tego, że tam jest jakaś pustka. No bo jak się jedzie z Wrocławia do Leśnicy, do Brzegu, do Ławy, gdzie tam jeszcze jest, do Strzelina, gdzie tam jest, do Świdnicy, no to wyraźnie widać, tu się kończy Wrocław, a tam gdzieś dopiero Ławy. To jak się wjeżdża od Indiany, to nie ma coś takiego. Jednobite, zabudowane miejsce. Będzie widać. To za... No nie sądzę, żebym dociągnął dzisiaj. Dzisiaj to znaczy do 7.43, nie, 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 nie. Jutro dojedziemy. Okej. Okay.
Czekaj, to ja wyłączam. Dlaczego? Moja ręka boli, ja tu się skończyło miasto i są tylko światła, samochody. Oni tu chyba mają dwa miasta tutaj, no przecież była wyraźna przerwa, czarno, Ela włączyła kamerę, to pstryk i znowu biało. Nie mam pojęcia, co to jest, czy to dalej Atlanta, czy nie. Świątynię, no bo no chyba nawet tam krzyż na górze jakiś stoi. Może nie będzie kościół. Taki może jaka katedra. O, dużo. Katolicki? Wiesz co, krzyża nie widzę. Nie, na samym czubku nie było krzyża? Tak mi się wydawało. Może i było, ale tak nie widać. No jest znowu ciemnica. To wyłączamy z powrotem. Nie wiadomo, czy to Atlanta, czy to nie Atlanta. No bo już jedziemy parę minut i tak co chwila jakaś zabudowa ostra w górę. I autostrada ile ma teraz? 3-6 pasów. W tym jeden na karku. Jakiś wieżowiec po lewej, czort wie, bez nazwy. Jakieś tutaj bardzo rzadko umieszczają loga swoich firm na budynkach, na wieżowcach, co jest często praktykowane nawet i w Polsce. Nie mówiąc o Niemczech, bo tam jak jeździłem do Niemiec, Frankfurt, Bonn, Wiesbaden, no to myślę, że każdy wieżowiec miał jakieś logo na sobie. Tutaj jest to raczej niespotykane. No jakieś CBI. No ten, ta, ale to akurat ten wieżowiec, o którym mówię, po lewej stronie, ten bardzo wysoki. Tu znowu są jakieś dwa, nie wiem, apartamentowce, może biurowce i nie ma nic. Nawet na Hancocku nie ma nic. Na Searsie nie ma nic. Dopiero na podłodze, na poziomie chodnika. No, Sears już się nie nazywa Sears Tower, już od paru miesięcy z Willis Tower. Gdzieś tak od wakacji chyba 2009 roku. Więc no, na samym wieżowcu nie ma nic. Aeon Building, no to też nie ma nic, że to jest Aeon. A przecież drugi, piąty co do wysokości budynek w Stanach, a drugi co do wysokości w Chicago. Po Searsie. Sears jest najwyższy w Stanach. Co jest teraz ciut niższy od Searsa? Ciekawe. Nawet nie wiem. No przecież nie ma już World Trade Center. No nie. To może Aeon jest drugi. Trzeci dopiero jest ten. W Chicago, jeśli chodzi o Chicago. Ale ze stanu nie, go gęś kopi. Myślę, że trzeci jest Hancock Building. I na żadnym z tych trzech budynków nie. No Hancock jest ogólnie ok. Tu się zgodzę, bo tam są biura. Nie ma hotelu, ale i na wyższych piętrach są mieszkania do wynajęcia. Jakie do wynajęcia? Do kupienia. I apartamenty. I restauracja na samej górze. No i telewizja masz tamty. No. Ale nie ma studia telewizyjnego, tylko są te anteny transmisyjne, retransmisyjne. Na Aeon nie ma żadnego masztu. Na tym, na Searsie są. Na Searsie są jakieś telewizyjne, radiowe, ale też i radiowy przekaźnik do tego. No to było modne parę lat temu, to znaczy internet. Taki internet mają niektórzy u nas tam na Czechowa, taki romb. Do góry, ja bym to, no, do góry nogami. No wow. I kopnięty kwadrat. Szczupkiem do góry. Niewiele budynków. Kiedyś to było modne, chcieli tak opleść Chicago takimi antenkami do internetu, ale to jakoś, jak szybko się pojawiło, tak szybko padło, ale czasami jeszcze widać, niektórzy mają to. Jakieś domki jednorodzinne mają. Ktoś używają, albo tak zrobili i tak stoi i nie zdejmują. Ale to było naprawdę parę lat temu, bo gdzieś może 2000, 2001, gdzieś tak.
wtedy jeszcze tak internet był jeszcze w pobijakach, nie wiadomo było w co zainwestować, czy w kabel, czy w DSL, czy właśnie w nadajnik satelitarny, czy w nadajnik radiowy, czy za pomocą web, jak on się nazywał ten internet w telewizji, web TV, chyba web TV. Ktoś dzisiaj pamięta web TV, ktoś to używa. To były przecież specjalne konsole w sklepach sprzedawane. Tego w ogóle, nie, już nie widziałem wiele lat. Może ktoś to używał? Okej, wyłącz. Dobra, prowadzić. To właśnie nagrywam, żeby pokazać wam nie tyle szerokość autostrady, co światełka blaskowe wbudowane w jezdni. Lewe żółte, prawe białe i ja na środkowym pasie. Coś tam widać w telewizorku. I to jest, to mi się podoba, bo w Chicago i ogólnie no jest, ale nie aż tak. To jest aż takie blatki, aż wypełzające. Bo to nie ma za mną, to zjadę na tą linię. Proszę bardzo, jak to wygląda pod. Jak szeroko. O, jakiś mol, czy co to jest, USA? Brandsmart USA. Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie popatrzcie się chwilkę. O, jak to szeroko. To co wszystko. Po trzy. Po trzy podwójne, za każdym razem światełka blaskowe białe. Z tyłu prawdopodobnie czerwone. Wielce prawdopodobne, że czerwone. Teraz jeżdżę na tą linię. I pojadę na tą. I tu będzie widać żółte. I do tego jeszcze z boku barierka. A, tam jakiś słup. Powinniście teraz wszyscy przed telewizorami powiedzieć wow! Nie miał co nagrywać. Nie miał. Miał. Karta się kończy, możemy kończyć.